Witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Civitas Christiana. Dziś przed mikrofonami siedzą Marcin Filipowicz i Patrycja Marczak. Wielki Post! To okres, gdy staramy się stawać lepsi, budować swoją duchowość, przezwyciężać słabości. I tak jak nasze ciało potrzebuje odpowiednich ćwiczeń, tak też potrzebujemy ćwiczyć swego ducha. A jeżeli mowa o ćwiczeniach duchowych, to od razu przychodzi nam na myśl szkoła ignacjańska z ćwiczeniami duchowymi świętego Ignacego Loyoli. Dlatego jest dzisiaj z nami ojciec Henryk Drozdziel. jest to opiekun duchowy, felietonista i kapłan. Jednym słowem, jezuita. Azy jezuici to zakon nietypowy, ponieważ jak powiedział papież Paweł VI. Gdziekolwiek w Kościele, także na najtrudniejszych i najbardziej wysuniętych obszarach, na rozdrożach ideologii, na społecznych frontach, dokonywała się i wciąż dokonuje konfrontacja palących pragnień człowieka i odwiecznego przesłania Ewangelii, tam byli. I wciąż są Jezuici. Ojciec Henryk opiekuje się wspólnotą życia chrześcijańskiego w Białymstoku. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże. To może pierwsze pytanie na początek. Skąd właściwie i po co wzięli się Jezuici w kościele katolickim? Początek, tak jak to już było w tym cytacie zaznaczone, to jest święty Ignacy z Loyoli. Rycerz, człowiek, który miał pragnienia, żeby się wybić pokazać się. Ponieważ nie był zbyt wielkiego wzrostu, to używał tego, co mu mogło pomóc, żeby się pokazać, czyli miecza, szpady, szabli. Zresztą chyba jak każdy rycerz w tamtym czasie e, chciał po prostu się odznaczyć, zostawić jakiś ślad w historii. Na szczęście e, był człowiekiem o szerokich horyzontach i dał się poprowadzić i Pan Bóg pokazał to, z czym warto rzeczywiście walczyć. To znaczy, że trudniejsza walka jest ze sobą niż ze swoimi wadami, swoim egoizmem, ze swoją pychą niż z nieprzyjacielem. Święty Ignacy nawrócił się i jego takim pragnieniem. W cudzysłowie, można powiedzieć, taką obsesją, pasją było szukanie woli Bożej. I to poszukiwanie woli Bożej zaprowadziło go do ludzi. Jego pasja, żeby poznać Boga, poznać Jego wolę i pełnić Jego wolę, przyciągnęła Jego przyjaciół. Powstał taki krąg przyjaciół Ignacego. No I w pewnym momencie też zaczęli się zastanawiać, czego Pan Bóg od nich chce czyli to ciągłe poszukiwanie woli Bożej. I postanowili, że ponieważ sami nie mogą rozstrzygnąć, to udadzą się do papieża, żeby on zdecydował, nie, jak gdyby, co jest tą wolą Bożą dla nich. Ponieważ Zrozumieli, że chcą być razem, że mają wspólny ideał i chcą w jakiś sposób służyć Bogu w kościele, tak jak go poznali. I tak narodziła się wspólnota pierwsza, przyjaciół w Panu, tak się nazywali. Ja muszę powiedzieć, że to jest taka nasza cecha. Może tego nie widać. Wszyscy myślą, że my jesteśmy oddziałem militarnym i maszerujemy, tak jak na placu <laughs> czerwonym, ale tak naprawdę jesteśmy rzeczywiście różni, zdyscyplinowani, tak bym mógł powiedzieć, ale jesteśmy przede wszystkim przyjaciółmi w Panu. I tak e, narodził się zakon, Towarzystwo Jezusowe, Jezuita. Nie mamy jednego celu. My jesteśmy gdyby, do dyspozycji Kościoła, przede wszystkim Chrystusa, który żyje przecież w Kościele. Przygotowujemy się do tego, żeby być pożytecznymi, ale nasza pasja jest dalej tą pasją, którą miał święty Ignacy, to znaczy szukać, znaleźć wolę Bożą, poznać ją i ją pełnić. To, co nam się chyba najczęściej kojarzy z Ignacym Loyolą, to ta słynna książka, słynna lektura Ćwiczenia Duchowe. Może mógł ksiądz powiedzieć, czym to właściwie jest te Ćwiczenia Duchowe i jak Ignacy wpadł na ten pomysł? Tak, to jest rzeczywiście niewielka książeczka. Zawiera schemat rekolekcji. W tej książeczce znajdują się instrukcje dotyczące modlitwy, dotyczące życia duchowego, medytacje. Ona jest wyjątkowo pod wieloma względami nie nadaje się do czytania, także proszę nie biec i nie kupować ćwiczeń, ponieważ ta książeczka jest raczej dla tego, który daje ćwiczenia duchowe. Ponieważ ćwiczenia duchowne to, to nie jest tylko cykl konferencji, ale to są pewne tematy ułożone w pewnej kolejności i w ćwiczeniach liczy się pewien proces, pewna dynamika. Wiadomo, że kolekcja to nie jest nic nowego, natomiast Ignacy właśnie w tej książeczce zawarł pewną metodę, która do dzisiaj się sprawdza dajemy te rekolekcje od 1548 roku. E, ciągle te same i ciągle gdyby te ćwiczenia są aktualne. Czy mógłby ksiądz podać przykład takiego choćby jednego ćwiczenia duchowego? No takim e, ćwiczeniem duchowym jest słynny ignacjański rachunek sumienia. Codzienny ignacjański rachunek sumienia. Bo oczywiście jak słyszymy słowo rachunek i sumienie, to razem się konfesjona kojarzy i różne rzeczy. Tymczasem nic bardziej błędnego. E, rachunek sumienia niestety język polski, zresztą łacina też, e, ani hiszpański w oryginale nie znalazły takiego słowa, które bo oddawały istotę tej modlitwy, ponieważ to jest modlitwa. Można by to najbliżej tak by przetłumaczyć, najbardziej zrozumiałe, że to jest jak gdyby badanie świadomości, gdy rachunek obejmuje jeden dzień. Nie szukamy grzechów ani swoich słabości, czyli nie ćwiczymy się w tej archeologii, która prowadzi do depresji, prędzej czy później i szukania adresu psychologa, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, gdzie w tym dniu, który minął, był Pan, gdzie ja byłem. Inaczej no, zima się skończyła, ale jeszcze pamiętamy ślady na śniegu. Chodzi o to, żeby odkryć, jak Pan przeszedł przez Mój dzień? Gdzie był? Jakby jak do mnie przemawiał? Gdzie ja był? Gdzie byli inni ludzie? Kto działał na moje wybory? Kto wpływał? Z kim się spotkałem? I ostatecznie, czy ten dzień przeżyłem rzeczywiście? W wolności dziecka Bożego, czy też coś walczy o moje serce i zaczyna zwyciężać, prowadząc mnie nie tam, gdzie chce. A do kogo skierowane są takie ćwiczenia duchowe? Czy odbiorcą może być każdy w każdym wieku? Ja myślę tak. Są dwa rodzaje odbiorców ćwiczeń duchowych, do których są skierowane. Pierwsza grupa to są ci, którzy nie boją się słowa Pan. Bóg. Więc powiedziałbym, że ćwiczenia duchowne prowadzą do czego? Do spotkania z Panem Bogiem, do poznania go, poznania go tak, żeby go umiłować, umiłowania go tak, żeby się z nim zjednoczyć, zjednoczyć tak, żeby się go naśladować. I w tym kontekście dokonuje się jednocześnie, właśnie z tym poznaniem, poznanie Boga. To nie jest tylko poznanie kolor oczu, wzrost i tak dalej, tylko poznanie Jego woli. I ktoś, kto przechodzi przez ćwiczenia, wychodzi jak gdyby z poznaniem Pana Boga, poznaniem czego Pan Bóg chce od nas, jak realizuje swoją wolę tutaj w tym świecie i zaprasza do tego. Czyli najkrócej można powiedzieć, że ćwiczenia są skierowane do wszystkich tych, którzy chcą Pana Boga poznać, spotkać i pełnić Jego wolę. To jest jedna grupa, bo jest druga grupa osób, która nie lubi słowa Pan Bóg. Więc dla tych można powiedzieć, że ćwiczenia duchowe, i to nie jest kłamstwo, jest to autentycznie prawda, że ćwiczenia prowadzą do odkrycia sensu życia, ponieważ sens to jest coś, co się odkrywa. Jeżeli ktoś szuka sensu życia, to prędzej czy później trafi w ręce Pana Boga. Także osoby, które przyjeżdżają, mówią, że szukają Pana Boga, chociaż nie mają żadnego wyobrażenia, kim On jest. Kogo tak naprawdę szukają. Czyli każdy, kto chce spotkać Pana Boga, jest gotów dać się poprowadzić. To są rekolekcje dla Niego. Jeżeli chodzi o wieki i o wymagania, to ja bym powiedział, że trzeba mieć taką duchową wolność. Czyli to muszą być osoby, które już mogą być wolne. Powiedzmy tak, 16-18 lat, to tu zaczynamy. Mówimy o taką wolność, czyli o zdolności decydowania o swoim życiu. Także zapraszamy wszystkich, którzy chcą spotkać Pana Boga, odkryć sens życia i są gotowi poświęcić czas na modlitwę w ciszy, w milczeniu, osobistą i z kierownictwem duchowym? Zapraszam. Do rozmowy z Ojcem Henrykiem Drozdzielem wrócimy już po krótkiej przerwie muzycznej. Do usłyszenia. Witamy po przerwie. Rozmawiamy dzisiaj o duchowości ignacjańskiej. Jest z nami ojciec Henryk Drozdziel. Wspominał ojciec, że ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli to nie jest książka, którą łatwo można przeczytać. W jaki w takim razie sposób powinien nastąpić ten pierwszy kontakt z duchowością ignacjańską? Trzeba dać się zaprosić na jakąkolwiek formę ćwiczeń, ponieważ geniusz ćwiczeń duchownych w wersji Ignacego, bo, bo ćwiczeń duchownych jest wiele, rekolekcji i tak dalej. Natomiast te ignacjańskie mają swój charakter. Ja tu o tym wspomniałem. Że one są skierowane do osoby, która jest gotowa poświęcić czas na to, powiedzmy 8 dni czy 30. czyli. drugie, że to są to rekolekcje z taką osobistą modlitwą. To nie jest tak, że dający rekolekcję ma za zadanie zainteresować osobę, która odprawia rekolekcję tak, żeby ona wyszła zadowolona. Nie, zostajemy sam na sam ze Słowem Bożym i ze swoim życiem. Po trzecie, jest pewna dynamika w ćwiczeniach, o której tu nie mówię, ponieważ ona jest związana właśnie z samymi ćwiczeniami. To jest jest tylko teoria, dopóki człowiek tego nie przejdzie. I trzecie, każdy, kto odprawia te rekolekcje i chce je owocnie odprawić, ma do dyspozycji doświadczoną osobę, czyli towarzysza duchowego, albo jak my to mówimy, kierownika duchowego, kogoś, kto przeszedł całe ćwiczenia jest obeznany, jak gdyby, z metodą, z doświadczeniami, z tym, co pomaga, co przeszkadza. I taka osoba ma to poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, kogo zawsze może zapytać o to. Także zapraszam do skontaktowania się z jezuitami, czy z naszymi stronami, parafiami, czy środowiskami, gdzie są proponowane rekolekcje ignacjańskie. Bo są różne formy. Najprostszą, najłatwiejszą, dostępną, popularną, także tutaj w naszym mieście, przynajmniej od sześciu lat, to są rekolekcje ignacjańskie w ciągu życia. Gdzie nie trzeba wyjeżdżać do domu rekolekcyjnego, Ponieważ to jest idea, że człowiek opuszcza dom na 8 dni, czy na 30, jest sam na sam ze słowem, i tak dalej. Ale Ignacy wiedział, że nie zawsze to jest możliwe. I one dają się adoptować do każdej sytuacji człowieka. I jedną z takich form adaptacji to jest ta, że my proponujemy takie ćwiczenia dla osób, które nie muszą opuścić pracy, domu i tak dalej, tylko że są gotowe czyli mogą sobie pozwolić na to, wiedzą o tym, że mogą sobie pozwolić na godzinę medytacji ze Słowem, które my im podajemy i modlitwy według tego sposobu, który Ignacy proponuje. I w jaki sposób odbywają się takie rekolekcje? W jakiej, może w jakiej parafii w Białymstoku? W jakim systemie? Cotygodniowym? Codziennym? To jest tak, że my do tych rekolekcji przygotowujemy się. My mówimy tutaj o wspólnocie życia chrześcijańskiego i o jezuicie w Białymstoku. Na razie jest tylko jeden. Rekolekcje w ciągu życia polegają na tym, że zapraszamy na te rekolekcje osoby, które chcą przeżyć tak hojnie, Wielki Post. Rozpoczynamy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i kończymy w czwartą. Na czym polega jak gdyby, sama metoda od strony technicznej, że zapraszamy na spotkania wspólne, które odbywają się w niedzielę. Tutaj akurat takie spotkania są w Kościele Świętego Wojciecha. Osoby przychodzą tam na takie spotkanie w niedzielę, otrzymują instrukcję do, do modlitwy, fragmenty na kolejne dni tygodnia do medytacji i same już znajdują każdego dnia godzinę na medytację i na taki rachunek sumienia przez cały tydzień. Dla tych, którzy chcą, jest też taka możliwość, że mogą raz w tygodniu spotkać się z taką osobą towarzyszącą, z takim kierownikiem duchowym i porozmawiać na temat tego, co się dzieje na modlitwie. Spotykamy się znów za tydzień kolejne materiały i też kolejne instrukcje. To są cztery tygodnie osobistej modlitwy, z Pismem Świętym, z możliwością gdyby skonfrontowania tego, co przeżywam z osobą doświadczoną, i to owoce są wielkie takiego poznania Pana Boga, bo to jest tak praktycznie, te rekolekcje to, to nie jest tak, że tylko godzina medytacji. One obejmują cały dzień. Więc medytacja się kończy, ale obecność Pana Boga się nie kończy. Także to są cztery tygodnie przeżyte jak gdyby w życiu, ponieważ istota tego, tych rekolekcji jest taka, że one są od razu weryfikowane przez życie. Osoby, które je odprawiają, to są małżeństwa, małżonkowie, osoby żyjące w stanie bezrzędnym, młodsi, starsi. Jeżeli medytujemy o, o cierpliwości Pana Jezusa, mamy wybuchowy charakter. I zachwycimy się tym, że Pan jest jest cierpliwy, bo jest cierpliwy. Widzimy, że do wszystkich, chociaż czasami też mamy takie przykłady, że Pan jest jak gdyby udaje się ponieść emocją, tak, tak, ale same to jest, ewidentnie to nie, nie jest przypadek, czy wybuch emocji, tylko to jest też taki znak profetyczny. I od razu życie weryfikuje, czy jesteśmy cierpliwi. Czy nie. Natomiast największym takim weryfikatorem to jest to, co się dzieje wokół nas. Otóż osoby po ćwiczeniach, po tych czterech tygodniach potem dzielą się czasami z z nami, tym, co się wydarzyło. Więc mówią, że ro, jak gdyby różnice dostrzega ich rodzina. Dzieci, koledzy, koleżanki. Mówią, że coś się z mamą dzieje, czy coś z koleżanką, co ty robisz? No, prawie kolekcji. I on, osoby mówią, że czasami wiadomo, że w domu trzeba znaleźć godzinę. Więc niektórzy umawiają się z rodziną, mówią, że się ono i potwierdzają, że i dzieci, i mąż, i inni. To respektują tą godzinę, że mama czy tata się modli. Bywają też takie sytuacje, gdzie mąż i żona medytują razem po dwóch stronach nawet stołu. Także bardzo duże zmiany są. Słowo Boże od razu wycisza nas najpierw, porządkuje wiele rzeczy, bo istota ćwiczy. Zawarta jest w tym, że one prowadzą do uporządkowania tego, co jest nieuporządkowane. Czy Wielki Post to jest taki szczególny moment na rozważanie duchowości Ignacjańskiej, czy tak naprawdę takie rekolekcje możemy zacząć w każdym innym momencie roku? A bardzo dobre pytanie. My też się nad tym zastanawiamy, ponieważ jak zaczynaliśmy dawać te rekolekcje w ciągu życia, to w cudzysłowie nie było innych rekolekcji przez sześcioma laty. A teraz widzimy, że w Wielkim Poście wspólnoty, które dzięki Bogu jest ich coraz więcej, bo to jest czas łaski, wyjątkowy. A z drugiej strony widzimy, że osoby z tych ruchów, to same potwierdzone, by chciały pogłębić się, bo ćwiczenia mają to do siebie, że są jak ten proszek taki do prania, który kolory wydobywa, że one nie tłumią tożsamości, indywidualności, bo te ćwiczenia odprawiają i biskupi, i świecy, i kapłani, i zakonnicy. One nie robią jezuitów ze wszystkich, nie. One wydobywają to, co jest najlepsze w każdej duchowości. I widzimy, że osoby chciałyby uczestniczyć w tych rekolekcjach, ale mają w swoich grupach, w parafiach i są zobowiązani. I to rozumiemy. Dlatego zastanawiamy się też, czy nie przenieść tych rekolekcji na przykład na maj, czy jakoś może na adwent, ale do tej pory w naszych rozeznań wynika, że jednak jesteśmy przywiązani do tego czasu. Bo to jest wyjątkowy czas. I te rekolekcje w ciągu życia tak naprawdę, one się wpisują, na, przygotowują nas do tych wielkich rekolekcji, którym jest Pascha. Kończą się przed Wielkim Tygodniem i można powiedzieć, że wtedy włączamy się w te wielkie rekolekcje całego Kościoła na świecie, przygotowani bardziej, wyciszeni, jak gdyby z wyostrzonym takim zmysłem obecności Pana, też z duchem modlitwy. Do tematu ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli wrócimy już po krótkiej przerwie. Witamy Państwa ponownie w audycji Cywita z Wspomniał ksiądz, że te rekolekcje już się zaczęły. Natomiast czy można jeszcze do nich przystąpić? My... Y teksty wprowadzeń i do medytacji niestety nie wszystko. Zawieszamy na naszej stronie www.wzhbiałystok.pl i tam są wprowadzenia do medytacji, czyli podany jest fragment Pisma Świętego, krótka instrukcja i komentarz i one znajdują się w wersji dźwiękowej i tekstowej. Także odpowiedź na Pani pytanie jest taka, że zawsze można do tego wejść. Natomiast już osoba na przykład dzisiaj już nie może wrócić do instrukcji, które były dwa razy i one są ważne, bo zwłaszcza osoby, które początkują, bo My uczymy medytacji, czyli jak modlić się stroną Pisma Świętego. Ignacy jest genialny pod tym względem. Także na pewno można skorzystać, odsłuchując i tutaj, wielka zasługa też dla Radia I, który też transmituje w poniedziałki, środy i piątki audycje właśnie w których zawarte są medytacje a powtórki chyba są o 17:30 a powtórki następnego dnia o, o 6:30 a w niedzielę też koło 17:00 chyba 15:30 są też pewne konferencje także jak ktoś chce skorzystać to ja bym powiedział że w ten sposób bo raczej trudno dołączyć już do tych rekolekcji bo trzeba by wracać a nie da się tego teoretycznie przeżyć bo ćwiczenia mają to do siebie że, że to nie jest teoria Muszę mieć charakter praktyczny są bardzo praktyczne. Do bólu, ja bym powiedział. I chyba to też stanowi ich największą zaletę. Na pewno tak. Ignacy ma ten dar, taki łączenia rzeczy uniwersalnych z konkretnymi. W pewnym momencie on pokazuje, jak słowo się rodzi przed wiekami. W drugim momencie mówi, że trzeba zamknąć okno, nie wychodzić na dwór, bo jak medytujesz mękę pańską, to też ważne, żebyś miał klimat do tego, żeby wejść w to te cierpienie czy ból. I odwrotnie, jak odprawiasz medytację o zmartwychwstaniu, to Ignacy mówi: wyjdź, spokoić do ogrody, idź tam słońca i tak dalej. Także to jest właśnie ta praktyka. Ale no, ta praktyczność ćwiczeń polega na tym, że Ignacy jest doskonałym takim znawcą jak gdyby psychiki człowiek. To, co dzisiaj psychologia jak gdyby święci, triumfy i wszyscy biją jej pokłony. To wiadomo, że modlitwa czy ćwiczenia to nie jest sama psychologia, ale każda modlitwa dotyka wymiaru także psychologicznego. Ignacy jest znawcą tej duchowej, takiej sfery, która dotyczy naszej wiary i kontaktu z Bogiem, ale też psychiki, psychologii człowieka, a także ja bym powiedział, jego taki cielesny powłok. No, dużo czasu poświęca postawom na przykład wewnętrznym, czy zewnętrznym też na modlitwie. Czy mógłby ksiądz opowiedzieć nam trochę szerzej, co możemy osiągnąć stosując ćwiczenia duchowe? Jak najbardziej. Cel pierwszy i podstawowy to jest większa zażyłość yy, poznania Pana. Nie tylko przez rozważanie Jego słowa, ale przez bycie z Nim przez cztery tygodnie. Bo są dwa sposoby poznania. Jak gdyby Przy, Przez pojęcia, urodziłem się tu i tu, mam takie wykształcenie, to potrafię zrobić i tak dalej. A drugi sposób poznania przez uczestnictwo. Jest Bawię się z nim, pracuję z nim, kłócę się z nim, modlę się z nim itd. Więc my tutaj, jak gdyby, poznajemy pana z dwóch stron, strony jego słowa itd. Ale jednocześnie, będąc z nim, jesteśmy jak uczniowie, uczymy się jego wrażliwości, jak patrzy, jak czuje, jak się zachowuje i nasiąkamy. Tym. W zasadzie jesteśmy tym, co medytujemy i co kontemplujemy. Nawet sobie nie zdając tego sprawy, nabywamy takiego poznania, które, ja bym powiedział, jest intuicyjne. Dobry kierowca. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ktoś, kto myśli. Rzadko kiedy bywa czas na myślenie, jaki jest to bardzo dobrze. Ale dobry kierowca, Kubica i tak dalej, to jedziemy prawie 250 na godzinę, zderzak w zderzak i tam się liszy odruch. Te odruchy biorą się z pewnego, z pewnego ćwiczenia i tak dalej. Można powiedzieć, że człowiek wierzący, który odprawia te ćwiczenia, to jakby będąc Panem, Pan mu daje taką łaskę poznania, że my w każdej chwili wiemy, co on by zrobił. Nie musimy się zastanawiać, czytać komentarzy. Czujemy, że Pan by to zrobił, tego nie skąd to się bierze? Właśnie z tego bycia sam na sam z Pan. Inna rzecz to właśnie poznanie też siebie, bo poznanie Pana Boga zawsze prowadzi do poznania nas. Także ćwiczenia to też szkoła wybicia się na wolność, to Znaczy poznania tego, co ogranicza mnie, moją wolność. Czyli człowiek staje się coraz bardziej wolny i coraz bardziej staje się sobą. To znaczy wie, jak jakie są słabe, dobre strony, talenty i tak dalej. Jest jak gdyby Panem samego siebie. Mało tego, jest gotów do ofiarowania siebie, zdania siebie komuś. Nie, że poznałem siebie i teraz manipuluję innymi, żeby było dobrze. Odwrotnie. Gdyby owoce tych rekolekcji jest to, że Pan daje nam poznanie siebie i to poznanie jest takie Boże, to znaczy chce się udzielać i zaangażować. Dziękujemy ojcze za, za rozmowę i tyle przypominamy, tyle przypominamy, że wszystkie informacje na temat rekolekcji ignacjańskich możemy znaleźć na stronie internetowej www.wzhbiałystok.pl Dziękujemy serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem był ojciec Henryk Drozdziel, pierwszy jezuita w Białymstoku. Zgadza się? <głos》> na stałe. Mieszkający na stałe. Dziękuję bardzo. Boże. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja Zapraszamy ja. na kolejne audycje z cyklu Civitas Christiana. A dzisiaj żegnają się z Państwem Marcin Filipowicz oraz Patrycja Marczak. Do usłyszenia.